Witajcie kochani! Na filmie, który zobaczycie za chwilę, chciałam opowiedzieć Wam o miejscu, w którym byłam. Niestety przeszkodził mi w tym wiatr. Znajdowałam się w miejscowości Benshausen, w lesie turyńskim. Nocowałam w pensjonacie Büttner. Przepiękny pensjonat. Cena za dobę dla jednej osoby 35 euro. Za dwie osoby 25 do 31 euro. Cena 31 euro, jak domniemam, to jest razem ze śniadaniem. Na górze znajduje się restauracja, także można wykupić w pakiecie śniadanie. Można wykupić także kąpiel w jacuzzi, które znajduje się na dworze. Jak zobaczycie na filmiku, pokój jest naprawdę bardzo ładny. Co należy do plusów, to na pewno to, że codziennie panie sprzątaczki sprzątały cały pokój. Było bardzo wygodne łóżko. Telewizja, co prawda bez polskich kanałów. Zadbana toaleta, duża łazienka. Co mogę jeszcze powiedzieć? Minusy to na pewno to, że nie było internetu. W dzisiejszych czasach bez internetu to trochę słabo. No i ten podjazd. Podjazd był mega stromy i naprawdę strach się bać. Także jeśli chodzi o podjazd, przerażający. Dla mnie to również jest minus. Co można jeszcze zaliczyć do plusów? Będę mieszała plusy z minusami. Plusy to widok z okna. Naprawdę przepiękny widok z okna, ponieważ było to na takim wzniesieniu, bo widać praktycznie całą panoramę. Jeśli chodzi o cenę, cena wcale nie była wysoka, gdyż tutaj w okolicach takie ceny są od 20 euro w górę, także 50 euro za parę. To jest taka średnia cena, ani nie za wysoko, ani nie za nisko, po prostu neutralnie, tak po środku. Jedzenia nie próbowałam. Nie wiem, jakie, nie mam pojęcia, jakie jest jedzenie w pensjonacie. Kiedy byłam ja, właściciele byli na urlopie, po prostu było nieczynne. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co do samej miejscowości, jest to mała, urokliwa miejscowość, wkoło lasy, góry, wzniesienia. Śnieg był tylko jeden dzień, tak jak mówiłam wcześniej. Wstawię fotkę, link do pensjonatu będzie w opisie. Jeśli podobał Wam się filmik, proszę o subskrypcje i łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Witajcie kochani, znajdujemy się w miejscowości Benshausen.